chciałem być i jestem pełen energii na fantastyczne rozpoczęcie sezonu 23-24 tu w Grodzisku Wielkopolskim. Panowie, dajcie czadu. Elegancja. Mamy? Francja. Tak. Mamy jest. To. Czekajcie. Czy jest dźwięk? Rola życia. Ma Oskary. Tu nas jeszcze nie było. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyproszę, jeszcze wcześniej nie było, jakbyś mógł powiedzieć raz jeszcze, co sądzisz o naszych koszulkach meczowych? Muszę przyznać, że są bardzo ładne. Bardzo podoba mi się to, że na tych koszulkach znajduje się plan miasta. To jest taka tożsamość poznańska widoczna w waszych nowych strojach. Ja nie kibicuję żadnej z drużyn ekstraklasy, ale lubię kolekcjonować koszulki piłkarskie i ta nowa koszulka Wachy Poznań jest tak ładna, że na poważnie rozważam zakup. Który kolor? Zielony, koszulka jedynka. Nie stać mnie na to, żeby mieć wszystkie stroje Warty Poznań. Jeśli muszę wybrać jeden, to wybieram ten strój domowy. Jest naprawdę bardzo ładny. Wspaniale, dziękuję serdecznie. Jak nastrój? Przed pierwszym meczem? Gdybyś mnie zapytał za godzinę, czyli na kilkadziesiąt minut przed startem meczu, to pewnie już byłaby gęsia skórka. Na razie jest jeszcze spokój, ale wiem, jak to jest. Wiem, że za chwilę, gdyby tutaj jeszcze zjawi się Wojciech Jagoda, to emocje będą już luzować i wszystko będzie się działo bardzo, bardzo szybko. Bardzo się cieszę, że inauguruje sezon w Grodzisku Wielkopolskim, bo to zawsze jest taka przyjemna atmosfera, uprzejmi ludzie, więc chyba nie mogłem trafić lepiej, jeśli chodzi o pierwszy mecz sezonu. Miód na nasze serce. Dziękujemy! Cześć Kuba, jesteś przed debiutem w Warcie Poznań i to przed debiutem w takim dla Ciebie też wyjątkowym meczu przeciwko Pogoni, Twojemu byłemu klubowi. Jak tam nastrój przed tym spotkaniem? Bojowy na pewno, fajnie. Już nie mogliśmy się doczekać tej inauguracji. Pierwszy mecz tego sezonu, więc gotowi do walki. Kilka jeszcze znajomych twarzy w Pogoni, miałeś tutaj okazję pogadać z niektórymi kolegami byłymi z zespołu. No tak, ten sztab i zawodnicy tak dużo się nie zmieniają, więc bardzo dużo tych znajomych twarzy, ale oczywiście to są te relacje koleżeńskie, zostawiamy z tyłu wraz z pierwszym gwizdkiem. No właśnie, dzisiaj pierwszy gwizdek, początek sezonu. Jaki to będzie początek sezonu dla Warty? Jak myślisz, co nas dzisiaj czeka? Przekonamy się za 140 minut mniej więcej, więc raczej takiej deklaracji nie chcę składać. Dobrze, dzięki wielkie. Hej, Mariuszek. Stadionik pewnie, żeby był tam. Birilek. A, to. To znasz. Nie, to dobra. Mamy to? Hello, Dario. How do you feel before the debut here at home? Yeah, it's a little bit exciting, but I wait just the game to start and I hope it will be good. Can we expect from you the first goal for Warta today? Yeah, I hope also that will be good result for us and for me also, and we will see. And if you need to predict, what would be the score today? I don't like to do this, but I will be satisfied with 1-0 for us, so it's enough. It's enough for us, thanks. Witam serdecznie, już za chwilę, już za nieco ponad 40 minut początek tego meczu Warta Poznań Pogoń Szczecin. Czego możemy się spodziewać dzisiaj tutaj? Na pewno bardzo interesujące piłkarskie widowisko, które myślę tutaj zelektryzuje kibiców na tym kameralnym stadioniku w Grodzisku Wielkopolskim. Oczywiście faworytem jest drużyna ze Szczecina. Zresztą w obliczu tego szczątkowego meczu w Lidze Konferencji Europy wyjazdowego Pogoni z Linfield. Myślę, że Pogoniowcy będą starali się pokazać z jak najlepszej strony, by nabrać się takiej pewności, ale ja wierzę święcie, że może podopiecznym Dawida Szulczka uda się troszeczkę ten mental osłabić w drużynie sportowego miasta. Ja muszę się zgodzić, ale tak jak tu pan redaktor powiedział, totalnie wierzę w Warciarzy i pomysł Dawida Szulczka na ten mecz. Zobaczymy. Takie małe 1-1 do 3-1 dla Warty. Co? Tak się wydaje. Niech tak będzie.
Zaczyna się maraton i wychodzimy z tym, co mamy na sercu. Dawaj. Dawaj, panowie, serducho i drużyna, dawaj! To wygramy! Sezonu 2023-2024.